Piotr Szkocki, dzień dobry. Zapraszam Państwa na Teletydzień. Od 18 maja możemy korzystać z usług fryzjerskich, kosmetycznych czy restauratorskich. Nie jest łatwo, ale najważniejsze, że życie powoli wraca do normy. Na otwarcie restauracji, klubów i kawiarni z niecierpliwością czekali klienci i przedsiębiorcy. Ci drudzy, pełni obaw, starają się stworzyć pozory normalności i obsłużyć jak największą liczbę klientów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Mimo to nie kryją radości, że w końcu mogli wrócić do pracy. To był wspaniały dzień. W końcu wróciłyśmy do pracy, jesteśmy przeszczęśliwe. Klienci odwiedzali nas naprawdę tłumnie. Nie mogę powiedzieć, że nie obyło się bez kilku małych incydentów, gdzie klienci się troszeczkę burzyli na obecne standardy, które zaczęły panować w naszym salonie, ale po wytłumaczeniu jednak udało nam się przekonać do tego, że to jest ważne i że trzeba tak niestety teraz postępować. Było wspaniale, energia tryskała, dziewczyny były uśmiechnięte, jednak 2 miesiące siedzenia w domu, tym bardziej, że ja podjęłam decyzję jednak o wcześniejszym zamknięciu salonu, nim rząd nam zakazał pracy. Dziewczyny po 2 miesiącach wróciły do pracy z energią, tryskały radością, no i powiem szczerze, no 100% wczoraj było zapotrzebowanie u nas, mieliśmy 100% bazy klientów, z czego bardzo się cieszymy, bo nasze klientki wróciły, mimo długiego oczekiwania, z powrotem żeśmy się spotkały z naszymi klientkami, co było wspaniałe. Prace w rygorze sanitarnym poprzedziły przygotowania. W salonach fryzjerskich i kosmetycznych właściciele musieli wprowadzić liczne zmiany, by zwiększyć bezpieczeństwo pracowników i klientów. Mamy kitle, które nas chronią z długimi rękawami. Dodatkowo mamy zamontowane plexi. Dziewczyny mają do wyboru pracę albo w przyłbicach, bądź w maseczkach. Ciężko jest troszeczkę się do tego przystosować, bo jednak papierologia jest bardzo duża. Klientki, które do nas przychodzą, muszą wypełnić bardzo dużo ankiet, co jest bardzo czasochłonne i ogranicza wtedy ilość przyjmowanych klientów przez nas w ciągu dnia. Klientki muszą przejść dezynfekcję najpierw rąk, muszą mieć mierzoną temperaturę, co jest bardzo istotne, muszą wypisać ankietę, muszą mieć kartę klienta. Teraz każdy zabieg, bądź minimalny, nawet jak regulacja schylenia brwi, musi się od początku do końca zakończyć właśnie taką procedurą, która jest teraz wymagana. To nie wszystko. Wizyty są umawiane telefonicznie lub przez internet. Obowiązuje 1,5 metra odstępu i noszenie maseczek. Nie jest łatwo, ale chociaż są klienci. Córka w miarę prezentów mi zrobiła prezent do tego, no i chciałam już skorzystać, ale okazało się, że zostały zakłady zamknięte. W związku z tym pani Monika umówiła się ze mną i zadzwoniła, kiedy mogę przyjść i właśnie jestem na wizycie. Po każdej wizycie odbywa się dezynfekcja. Przedsiębiorcy narzekają na ceny środków dezynfekujących i odzieży jednorazowej. Środki jednorazowego użytku są bardzo drogie, więc no, ale staramy się jak możemy. Jak Państwo zaraz zobaczą, wewnątrz przygotowaliśmy wszystkie stanowiska tak, aby każdy czuł się bezpiecznie. Przede wszystkim moi pracownicy, żeby byli bezpieczni, no i oczywiście klienci. Przedsiębiorcy cenią sobie pomoc w postaci tarczy antykryzysowej. Wsparciem okazały się zwolnienia lub odroczenia opłat za najem lokali, a także pożyczki udzielane przez Powiatowy Urząd Pracy. Na szczęście udało nam się nikogo nie zwolnić. Spotkaliśmy się w tym samym składzie, co przed przymusowym zamknięciem, co zarówno nas, jak i pracowników bardzo mocno cieszy. Faktycznie na początku pojawiły się takie myśli. Co jeżeli nie zarabiamy? Co jeżeli nie będziemy w stanie wypłacić wypłat pracownikom? Czy nie będzie kogoś trzeba zwolnić? Tak jak mówię, na szczęście udało nam się tego uniknąć, ale korzystaliśmy z pomocy, którą oferuje nam państwo. Skorzystaliśmy z tarczy, która pomaga pracodawcom i skorzystaliśmy z pożyczki bezzwrotnej 5 tysięcy z Urzędu Pracy, jak i skorzystaliśmy z postojowego, co pomogło również nam zapłacić czynsz za lokal. 18 maja ruszyły także punkty gastronomii, dla których okres pandemii okazał się równie trudny. Do tej pory lokale pozostawały zamknięte dla klientów. Niektóre nie działały w ogóle, inne przestawiły się na wydawanie posiłków jedynie na wynos. Miesiąc marzec był fatalnym miesiącem, kiedy zaczęła się pandemia, ludzie rzeczywiście bardzo się wystraszyli i odnotowałem spadek utargu na poziomie 70%, mniej więcej 70-80% mniej niż z czasu przed pandemią, także bardzo dużo. Kucharz mój sam zrezygnował z pracy na własne życzenie, ponieważ powiedział, że nie będzie brał na siebie takiego ryzyka. Powiedział, że ma rodzinę i musieliśmy się pożegnać. Z kelnerką
na tylko i wyłącznie, na całe szczęście, na miesiąc czasu też musiałem się niestety pożegnać. Tu podobnie jak w branży kosmetycznej obowiązują obostrzenia. Przede wszystkim liczba klientów uzależniona od powierzchni lokalu i odstępy między stolikami. Musiałem wyłączyć u siebie w restauracji dwa stoliki z użyteczności, z racji tego, że odległość między stolikami musi pozostać w odległości 2 metrów. Na stolikach nie może być żadnych serwetek, żadnych sosów, pieprzu, soli. Trudna sytuacja przedsiębiorców branży gastronomicznej zmusiła niektórych do radykalnych działań, by utrzymać się na rynku. Musiałem firmę, że tak się wyrażę, przerzucić na moją mamę, żeby uciec od wielu wydatków związanych z wysokim ZUS-em. Z racji tego niestety nie mogłem skorzystać z tej pomocy, ponieważ dopiero co otworzyliśmy jakby firmę na nowo. Starą firmę otworzyliśmy na nowego właściciela. Nie mogłem ubiegać się o tą pomoc. Życie wraca powoli do normy, ale nie dla wszystkich. Nadal nie mogą funkcjonować solaria, studia tatuażu, pływalnie czy siłownie. W hotelach tylko w ograniczonym zakresie mogą działać restauracje i przestrzenie rekreacyjne. Zarówno przedsiębiorcy, jak i klienci z niecierpliwością czekają na zniesienie kolejnych obostrzeń.